Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym jest model biznesu i na czym polega czynność modelowania biznesu, modelowania przedsiębiorstwa. Dla jednych pojęcia może intuicyjnie oczywiste i zrozumiałe, dla drugich nieco enigmatyczne. Spróbujemy to sprowadzić do najprostszej postaci i dlatego zrobimy case study polegające na tym, że narysujemy, przedstawimy na obrazkach, Mój Biznes Online. Zapraszam do oglądania, zapraszam do słuchania. Zanim przejdziemy do meritum, szybki rzut oka na moją tablicę wyników, bo dawno tego nie robiliśmy. Najważniejsze trzy rzeczy. Po pierwsze, małymi krokami zbliżam się do kamienia milowego 13 tysięcy kursantów. Po drugie, na YouTube jest już 1240 subskrybentów. Bardzo serdecznie dziękuję tym, którzy subskrybują mój kanał i go wspierają lajkami, komentarzami, szerowaniem. No i tutaj bardzo ważna rzecz: kursy online było 6, jest 7. Kto jest na bieżąco, ten wie, że ostatnio wystartował mój kurs online pod tytułem Inwestowanie w nieruchomości, zarządzanie nimi od. Zera do Rentiera to bardzo wartościowy kurs, który uczy filozofii inwestowania w nieruchomości nie w ciągu roku czy dwóch, ale przez całe życie. Polecam ten kurs i przechodzimy do modelu biznesu. Na moim blogu lesławniemczyk.pl, który tutaj będę jednym okiem podglądał, właśnie pojawił się mój autorski wpis pod tytułem Jak stworzyć model. Mikrobiznesu online, narysuj swój startup. W tym wpisie wyjaśniam mniej więcej, czym jest model biznesu, czym jest czynność modelowania biznesu. Odwołuję się tutaj do przykładów z praktyki. Omawiam to na przykład odwołując się do restauracji McDonald's, którą chyba wszyscy znamy, kojarzymy, nawet jeżeli z niej. Zbyt często nie korzystamy. Staram się sformułować kilka prostych zasad, jak podejść do procesu modelowania w biznesie: jak stworzyć model biznesu, który dalej dałoby się skalować lub replikować. No i koniec końców przechodzę do case study, a więc tego, jak sam poradziłem sobie z narysowaniem modelu. Mojego biznesu, działalności online. Zachęcam Was gorąco do zajrzenia na bloglesławnemczyk.pl i uważnego przeczytania tego wpisu. Szczególnie jeżeli jesteście zainteresowani przedsiębiorczością, sami prowadzicie małe biznesy i gdzieś to pojęcie modelu biznesu nie do końca jest dla Was jasne, a tutaj na YouTube spróbuję omówić ten mój rysunkowy model biznesu, który dotyczy mojej działalności online. Tutaj w pewnym stopniu wykorzystuję zasady Petera Lyncha, zasady dotyczące inwestowania, ale zasady, nad którymi, jeżeli dobrze się zastanowimy, które możemy także zastosować do przedsiębiorczości, bo Peter Lynch w jednej z zasad, które sformułował, mówi Nigdy nie inwestuj w żadne pomysły, których nie potrafiłbyś zilustrować ołówkiem na kartce. Przecież przedsiębiorca jest także w takiej pozycji, w sytuacji, kiedy inwestuje w jakiś rodzaj działalności gospodarczej, w jakiś model biznesu. I po to, aby mieć przekonanie, że robimy dobrą robotę, że inwestujemy nasze zasoby, czas, pieniądze, wiedzę we właściwy sposób, można to spróbować zilustrować na kartce. Zatem pierwszy slajd, który teraz widzicie, ma opowiadać o tym, że ja facet już po 40 wziąłem się za nowe rzemiosło. Rzemiosło online, które polega na tym, że prowadzę bloga leslawniemczyk.pl i prowadzę autorski kanał na YouTube, który obecnie ma jeden. Tysiąc subskrypcji. Kolejny slajd, kolejny rysunek, który teraz widzisz, mówi o tym, że nie przeszkadza mi to zbytnio, że na rynku jest bardzo wielu znanych graczy. Przecież o przedsiębiorczości, finansach i inwestowaniu opowiada wielu vlogerów, wiele profesjonalnych kanałów się tym zajmuje. A mimo to ja uważam, że także dla mnie jest miejsce na tym rynku, chociaż muszę się jakoś pomiędzy nimi zmieścić. I chociaż algorytm YouTube i algorytm Google promuje najsilniejszych, według mnie algorytm YouTube i Google działa tak, że silniejsi stają się coraz silniejsi, a mniejsi są marginalizowani, ale mimo to jednak daje mi... Ten algorytm, wystarczający wiatr, aby ten minimum popularności zyskać. Kolejny slajd, kolejny obrazek pokazuje mój mikrobiznes, wyobrażenie mojego mikrobiznesu jako kiosku, z którego rozsyłany jest co tydzień newsletter na skrzynki mailowe moich użytkowników, moich odbiorców. Otóż. Newsletter wydaje się być podstawą każdego bloga. Im wcześniej to zrozumiemy, tym łatwiej będzie nam rozwinąć tego bloga. W kolejnym slajdzie chcę pokazać, chcę zakomunikować, chcę podkreślić, że nie traktuję moich odbiorców instrumentalnie, a więc na pewno staram się szanować ich jako osoby. Staram się szanować ich czas, nie chcę być natrętnym, nie wysyłam tych maili zbyt często i jednocześnie chcę w każdym mailu, w każdym kontakcie z Wami dać wrażenie dużej wartości dodanej. Czasami mi się to udaje lepiej, czasami gorzej, ale zawsze mam nadzieję, że wiecie o tym, że się staram, żeby tak było. Kolejny rysunek to pokazanie. Przyczyny i skutku, pokazanie na schemacie ideowym ekonomii wdzięczności. Zatem wchodząc w relacje z Wami, staram się wejść w jedną z trzech uzupełniających się ról, mianowicie dobrego kolegi, bezinteresownego nauczyciela i przydatnego doradcy. Wierzę, że w ten sposób nawiązuje z Wami głębszą relację i buduje nić zaufania. Dlaczego staram się o to zaufanie? No, przede wszystkim dlatego, że ludzie najpierw muszą nas poznać, potem muszą nas sprawdzić i po trzecie dobrze byłoby, aby nas polubili. Tylko wówczas będą skłonni zainteresować się tym, co mamy do sprzedania. Jeżeli uda mi się zbudować to zaufanie, to wierzę, że w dalszym kroku mój użytkownik, mój odbiorca może interesować się tym, jakie kursy online, jakie e-booki mam do zaoferowania. Oczywiście, tak zwana konwersja, a więc moment, kiedy klient wrzuca mój produkt do koszyka i za niego płaci, to nie jest dla mnie koniec biznesu i koniec relacji, tylko jest to de facto tak naprawdę początek autentycznej relacji. Bo wierzę, że w momencie, kiedy użytkownik, skorzysta z moich produktów i doceni ich wartość, wtedy tak naprawdę buduje się pomiędzy nami właściwa relacja biznesowa, właściwa relacja online, właściwa relacja długookresowa, tak naprawdę relacja pomiędzy dwojgiem ludzi. I wierzę, że jeżeli takich ludzi zadowolonych z moich produktów będzie więcej, to w ten sposób budujemy coś na kształt, samodoskonalącej się społeczności zainteresowanej finansami, przedsiębiorczością i inwestycjami. Tak sobie wyobrażam model mojego biznesu. Czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze wskazówki, na Wasze uzupełnienia, bo na moim blogu resławniemczyk.pr kierujemy się zasadą, co dwie głowy to nie jedna, zatem staram się także uczyć od Was, nie tylko przekazywać moje spostrzeżenia, nie tylko formułować moje zasady zarządzania finansami, inwestycjami, ale także zdobywać wiedzę od Was. Dziękuję Wam za uwagę, jeszcze raz proszę o subskrypcję mojego kanału, klikając na tą fajną, uroczą, małą ośmiornicę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!